jak farmić szardy szybko? Wiesz co, ziomal? Powiem ci tak. Teraz aktualnie jest event i jest kalendarz adwentowy. Jak wejdziesz do mnie na Discorda, to na kanale Nowinki DBD jest grafika z tego kalendarza i masz napisane, w jakie dni zdobywasz co. Najczęściej zdobywasz po prostu bloodpointy, ale zdobywasz także Iri Shards raz na jakiś dzień. Poza tym Iri Shards zdobywasz za level. Dobra paleta. Zdobywasz za level i myk polega na tym, że pierwszy mecz w danym dniu z surwem i pierwszy mecz w danym dniu killerem jest bardziej expiony. No i poza tym teraz masz jeszcze jakiś double XP week czy coś takiego i to też powoduje, że szybciej się wbija te punkty poziomu i co za tym idzie Iri Shards, więc po prostu musisz polować na to i tyle. No i grać regularnie. Lepiej zagrać sobie... Gdzie ty jesteś? Dwa meczyki, jeden z surwem i jeden killerem codziennie, niż grać, nie wiem, 6 godzin raz w tygodniu. No spierdzielaj! Co za typiara. Dobra, na razie jakoś, kurde, nie widziałem jakiejś wielkiej opcji na granie Victora. Spróbuję teraz. Mam cię. Dobra, i zrobimy tak. Lecę pod hak i będę ją wieszał na tym haku, na który poleciałem. Dlatego, że jeśli surf wisi na haku, to ja nie mogę zostawić Victora pod tym hakiem. Ale jeśli powieszę surwa na haku, przy którym już Victor stoi, to nie ma żadnego problemu. Mam cię. Nie mam pytań. Dobra. A jak tu do roboty, to o której wstawań masz? To o 8 wstaję. Do 8 wstaję wtedy. Dobra. Powieszę tutaj pod tym samym hakiem i będę miał info z Victora. Tylko że Victor mi się niedługo zdematerializuje, bo jak długo go nie używamy, to się dematerializuje. Okej. Można wiedzieć, czym się zajmuję? Jestem korpośmieciem. Pracuję w korpo jako informatyk korposzczur. No w sumie ja teraz będę tylko i wyłącznie bronił tych haków. Co tu się odbywa? Czy ty zdążysz go ściągnąć? Chyba nie. Chyba nie. Gdzie ona poszła? Absolutnie nie wiem. Tam widzę skreczmarki. Chyba próbowała, ale jej nie wyszło. Okej. Dobra, mam cię. Polubiłem Deathslingera silny, ale na słabe, średnie surwy. To zależy też jakiego cela masz. Postawię tutaj Wiktorka. I już idę. Już idę z nią na tamten hak. Chciałbym je na 4-5. Uj. W sensie czwartą, piątą. Brawo. Brawo, Fenga. Gratuluję. Wydaje mi się, że ktoś jest w tamtym bałwanie. Tak. To było niemożliwe, żeby bałwan tak stał w przejściu. 1 za 1 na Scourge'u. Nie mam z tym problemu. I wieszam tutaj. Ojej. Jelon, dzięki wielkie za rajdzika. Witam serdecznie. Jak tam streamek? Dobra, ona zrzuciła paletę na łatwo. I mam cię. Dobra. Nawet jej nie stunelowałem. No ale cóż. Dobra, chodźmy za tą Fengą. Kurde, na oknach to ja Wiktorem nie dam rady. No, absolutnie. Za dużo tych okien tu po drodze ma. Nie poszła w okno? A, poszła, tylko nie w to. Czy ona ma Windowsy? Czy ona ma tyle info tutaj? Mam cię w końcu. Mam cię i pójdziemy za tą Fengą, jak jeszcze ją znajdę. Tu jest. No i elegancko. Złoto. A no po co tu przylazła? Nie wiem, chyba żeby... po to, żeby hita wyłapać. Nie widzę innej opcji. Powiedzcie, że jakiś fajny builda surwa bez Dead Harda. Nie gram z Dead Hardem, bo nie uważam tego perka za fun to play. Ja gram osobiście z takim buildem ostatnio jak Bondy, Adrenalina, Lite i Unbreakable. Polecam. Bardzo fajny buildzik. Bardzo przyjemny. Ej, daj mnie te surwy. Wiesz co, ostatnio jak grałem Twinsami, to dostałem strasznych spocuchów. No cóż, MMR działa tak, że raz dostajesz spocuchów, raz dostajesz ziemniaków, nie? Więc tym razem była pora na ziemniaki.